Drodzy parafianie i przyjaciele naszego sanktuarium, dzisiaj w dzień wigilijny, kiedy za chwilę będziemy zbierać się przy stołach wigilijnych i składać sobie najserdeczniejsze życzenie, także i my jako franciszkanie pracujący w tym sanktuarium i w tym miejscu chcemy Wam złożyć najserdeczniejsze życzenia. Życzymy Wam, aby przy stole wigilijnym nikogo z Waszych najbliższych nie brakło. Tych, którzy powinni być zaproszeni, którzy powinni z Wami być i przełamać się opłatkiem. Życzymy Wam, żeby to stawanie przy stole, łamanie się opłatkiem było pełne szczerości, otwartości, pełne miłości, taką, jaką objawił nam Jezus Chrystus w szopce betlejemskiej. Niech ta miłość tutaj narodzona spowija Wasze życie, codzienność, a zwłaszcza wszystkie troski, które mogą się pojawić na drodze Waszego życia. Życzymy Wam, abyście w sposób błogosławiony, spokojny, pełny radości przeżywali święta Bożego Narodzenia. Oby te święta Bożego Narodzenia były świętami, które Was ucieszą nie tylko stołem, potrawami, obecnością drugiego człowieka, ale przede wszystkim ucieszą obecnością miłości Jezusa Chrystusa, tej miłości Emanuela, która mówi, że Bóg jest nami, czyli Bóg jest z Tobą w Twojej codzienności, w Twoich radościach, w Twoich trudach, ale także jako Ten, który pozostanie z Tobą zawsze, na ile będziesz Go chciał, pragnął i będzie Ci towarzyszył. Oby ta myśl dzisiaj rodząca się przy żłóbku tej miłości objawionej w stosunku do każdego z nas, każdemu towarzyszyła przez stałe te święta, a w sposób szczególny na pasterce. Oby Wam niczego nie brakło. Życzymy Wam także po ludzku, aby ten czas, który będziecie przeżywać tutaj we wspólnocie, także parafialnej wspólnocie naszego sanktuarium, był czasem błogosławionym. Błogosławionych świąt Narodzenia Pańskiego oraz dobrego, dostatniego roku 2020. Szczęść Boże!